Żujesz. Żujesz. Fu. Puzzle Colgate. No gdzie? No co, ty sam się nagrywasz? Ale pazur. Królew. I jestem ja. O matko. Ufaj, dało się. Chciałam wam pokazać, bo wczoraj wam pokazywałam we vlogu, że mamy papryczkę chili. Nie wiem, czy tu nie mam wszystkiego na wierzchu, ale nieważne. A teraz wam pokażę, bo wczoraj się okazało, że jest papryczka. Zobaczcie. Urosła. Widzicie? Jest chili. A tu jest drugie, czekajcie. A tu jest drugie, tylko gdzie ono jest? O, tu. Widzicie? Maniunia, maniunia. A tu się okazało, że już rośnie dynia. O, jaka kulka. Tam jest następna. A tu jest taka malutka, malutka pipuśka. A pomidorów jest po prostu w brud. Pokażę wam jednego, bo tu jest akurat na wierzchu. Zobaczcie, jakie duże. Ogromne pomidory i bardzo dużo tych pomidorów będzie. Także. Z części organizacyjnych robię sobie kawę. O, tak wygląda, słuchajcie, ten ekspres. I on ma taki pojemnik na mleko, ale codziennie bym go musiała myć i jak jestem sama w domu, to po prostu sobie wkładam w butelkę ten wężyk tutaj. O, i sobie robię sama kawę, tak, o, mniej więcej w ten sposób. I co wam chcę jeszcze powiedzieć, wiem, wyglądam seksownie i pociągająco. I mam znowu bluzkę w paski, ale tym razem inną. Różowy stanik, ale w końcu jestem w domu. I co wam chcę jeszcze powiedzieć, nie, ja może was zdejmę, bo wczoraj... O, w tych dwóch doniczkach zasiałam sobie bazylię. To są te fajne doniczki z Ikei. I zasiałam sobie tu bazylię i tu bazylię. A tutaj mam tą, co mi została. Taka trochę się mizerna robi, ale jeszcze z niej sobie pesto zrobimy. No, no i kawa się zrobiła. Żyć nie umierać. I pytacie, słuchajcie, o recenzję tego ekspresu i mam nadzieję, że wyrobię się na tyle, aby nagrać wam recenzję odkurzacza ekspresu wtedy, gdy my będziemy na wyjeździe. I to będą chyba dwa filmy, które będziecie mogli zobaczyć, jak nas nie będzie. I słuchajcie, skończyłam jeść Vitapil 2 miesiące. Cały zużyłam, także to opakowanie idzie do wyrzucenia. I co mogę powiedzieć, to że na pewno widać efekty, ale ja w międzyczasie jeszcze cały czas jem magnez i te ogólne witaminy. A jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz, bo tutaj na parapecie jest ta super ładna szklarenka z Ikei. Ona jest przecudowna. I tam mam moje dwa sukulenty. Tu są moje kaktusiczki, maniunie, takie pyciuszki śliczne. A tu w tej doniczce, w tej konewce dorwałam ją za chyba 13 czy 10 zł i też w niej zasadziłam sobie bazylię. Coś tu się zaczyna dziać, także może nie będzie tak źle. O matko, aparat mi się zaczepił. A tu słuchajcie, ktoś sobie śpi. Ktoś sobie tu śpi. Ojej, ktoś sobie tu śpi, tak słodziutko, słodziutko. Ktoś mnie budził dzisiaj o 5 rano. O 5 rano ktoś mnie budził. Przesada, Bazyl, przesada. O, takie miny zdziwione, to nie ty, nie?
Bazyl, nie mieścisz się w kadrze już. O, ogon jeszcze. Nie mieścisz się w kadrze. Bazyl, nie mieścisz. Ale ty masz to w nosie, nie? Ja wiem, że to nie wygląda zbyt komfortowo, ale słuchajcie, pokazuję wam, bo tu jest ten materac, deska do prasowania, tu jest w ogóle sterta ubrań, które będę przeglądać, żeby uszykować sobie na wyjazd. Tam jest właśnie wasz odkurzacz, o którego prosicie recenzję. I jeszcze raz przypomnę, to jest odkurzacz, który jednocześnie odkurza i myje podłogę. Dlatego tak bardzo chcecie tą recenzję i obiecuję, że na pewno ją nagram, ale muszę mieć jeszcze troszkę czasu. Także zobaczcie, to jest po prostu pobojowisko. Tutaj jest telewizor i słuchajcie, nie wyobrażam sobie nic innego. Odkąd mamy ten telewizor? O, widzicie? Widzicie to, co tak jeździ? I sobie włączam na przykład Nisiax i odkąd mamy ten telewizor, to ja sobie nie wyobrażam nic innego jak oglądanie filmów na YouTubie na telewizorze. Naprawdę, to jest niesamowite. O, i to jest ten pilot właśnie. O matko. O, mamy pilota. I tu sobie nakładamy palec na to kółeczko. O, i wtedy tutaj nam normalnie jeździ. No nie mogę wam tu pokazać. I odkąd mamy ten telewizor, to po prostu nie wyobrażam sobie życia bez niego. A, no i zaczęłam gadać i nie skończyłam. Więc pokazuję wam to pobojowisko. Między innymi dlatego, że sama chcę mieć pamiątkę. Tu jest tu właśnie to lustro. Hej, yo. Tam jest właśnie, tu będą te schody, dlatego to wygląda jak wygląda i mój lep na muchy. I tak, tych foteli nie będzie, tu generalnie nic z tego nie będzie i za 4 dni, nie, za 5 w sumie z dzisiejszym, bo dzisiaj jest piątek i za 4 dni będzie kanapa, kanapa, słuchajcie, przyjeżdża, także już się nie mogę doczekać. Uwaga, akcja. Bazyl, Bazyl jest tu, o. Zrobię ci śmierć. A Bogdan jest... A Bogdan jest tu. Bogdan. Bogdan, nie peniaj się. Bazyl! Śmierć na wizji. No to te... Oni się tak będą czaić 3 godziny, o. WWF cię zaraz ścignie. No i tak generalnie to cały czas wygląda i tak o. Bogdan tu, ten tu. O. Widzicie? A tu jest piasek, czynszyla i Bazyl pomyślał, że to jest kuweta. No co wy tam odstawiacie za manewry? Proszę mówić. Jeden z drugim. No noś. Aha. O. Słomeczka go bardzo interesuje. Szklaneczka w ogóle. Paula, nie zrobiłaś mu nic do picia. Nie jesteśmy gościnni. On mówi, kawkę bym wypił. O, zobacz, jak się zdziwił. Bazyl też się zdziwił. Już dyszy. No, za dużo biega, już dyszy. Na fuertę leci? Tak, on chyba chce lecieć z tobą na fuertę. Bazyl? Bazyl to ma w nosie, zobacz. A ty co odstawiasz za pozycję? Hm? Pewnie, żeby się wykąpał. Kupa! Kupę rąbłeś? No za blisko jesteś, a kamera cię nie wyostrza. No za blisko! Chciałabym wam pokazać. Pewnie już widzieliście w niektórych vlogach, jaka moja siostra jest zdolna. Tu zobaczcie, Jan Paweł II jest ogromny, on ma chyba 40 ileś centymetrów, czy 50, na ileś tam. Przepięknie to wygląda, to jest haft krzyżykowy. I mam nadzieję, że może się wyostrzymy. O, zobaczcie, haft krzyżykowy polega na tym, dla tych co nie wiedzą, że każda ta krupeczka maleńka, to jest krzyżyk zrobiony z muliny. Zobaczcie, ile tu jest kolorów na samej buzi, ile tu jest kolorów.
Ile to jest odcieni? No powiedzcie, że jest zdolna. I on będzie wisiał u nas w salonie. Naprawdę przepięknie. Nie mogłam się doczekać. To jest przecudowne. Kawał dobrej roboty. Aż się wzruszyłam. Dobra. Chcę wam pokazać jeszcze tylko obiad. Ugotowałam trochę tego ciemnego makaronu. I tutaj mam serek mój ulubiony. Bardzo go lubię. I tu miałam dosłownie resztkę. I to jest taki mój obiad smak z dzieciństwa. I teraz. Gdybym nie otwierała wczoraj dżemu, tu mam taki dżem, który był piekielnie drogi, bo kosztował 6 zł w Biedronce. Fajną ma grafikę, jeżeli chodzi o opakowanie. Jest tak słodki, że to jest masakra. Bardzo lubię figi, ale dżem jest ogólnie dobry, tylko jest bardzo słodki. Więc gdybym nie otwierała dżemu, to bym dodała sobie jogurt naturalny i posypała to wszystko cukrem. A że otworzyłam dżem, to po prostu rzucę sobie na to trochę dżemu i to jest takie mój smak z dzieciństwa. Albo z dżemem i z serem, albo z, wtedy się jadło nie z jogurtem, tylko ze śmietaną i z cukrem. Także pycha. I to by było wszystko w dzisiejszym vlogu. Widzimy się już za kilka dni. Trzymajcie się. Pa, pa.